Jak ty, człowieku, posprzątaj dom, nie, żebyś sprzątaczkę zamawiał za 300 zł. Nie, no po co, przecież jest sprzątaczka. Stary, ja nie wiem, naprawdę, ale ci mówię, jak ja bym tak, naprawdę, jak ja bym do którykolwiek z moich byk tak się odzywał, to już bym nie miał kobiety. Ja ci mówię bardzo poważnie w tym momencie. A masz? No nie mam, to dodałem jeden raz na to. No to zmieniło, Mariacie. No stary, weszła i mi kompa wyłączyła z przycisku, to pocisk dostała. No to nieźle, jak ja bym się tak odzywał i bym cisnął, jak ktoś mi włączył kompa, ale... to nie miał kobiety dzisiaj. Ale Kuba, to dlaczego? Wiesz, ja lubiłem grać w komputer, proszę, nie chodziłem... załóż tą grę, proszę, nie chodziłem po lokalach żadnych, nie k***ałem się, grałem tylko w komputer. No to byłeś nudziarzem, może dlatego cię zostawiłem, bo byłeś 34-letnim nieudacznikiem. Dobrze, że ty jesteś takim udacznikiem, że sobie podłogi umyć w domu nie umiesz. Ale ja mam od tego ludzi, żeby myli. Czego co nie zmienia faktu, że to ty dalej jesteś debilem, nie oni. Przynajmniej mam własną podłogę, a nie podłogę mamy. Aha. Dobrze, że on ma swoją. Zatem niech mi w tym momencie udowodni, że to nie jest moja. Bo ja jestem normalnie współwłaścicielem tego, więc on niech mi to będzie pierdolił teraz. Niech mi ktoś udowodni, że to nie jest moja. No właśnie, no niech mi udowodni teraz ten przygubo pierdolą Farmazon. I co teraz?